Hej, dzień dobry, cześć, czołem, witam bardzo serdecznie. Mam wrażenie, że coś się popsuło w trakcie, kiedy zmieniałem scenę. I teraz to naprawię, prawdopodobnie. Yes. Cześć Macieja, cześć Droga, cześć Sebastian, cześć Patko, witam. Na czym ostatnio skończyliśmy? Z tego co pamiętam, chciałem trochę podwiedzać internet, ale najwyraźniej... przed sesją meta, okej. Cześć, witam. Pierwsze co dalej, to chcę podwiedzać trochę internetu, bo mam wrażenie, że dość długo mnie tu nie było. Z drugiej strony oznacza to, że muszę zwiedzać internet, co jest dość problematyczne. Nie no, wierzę, że kolejny sen nie będą aż takie dwa. Nie przyzwyczaj się tego, że BMTek się ponują, to jest takie dziwne uczucie. Gabo, chcesz zapowiadać... Gabo, chcesz eksplorować fabularnie, masz zapowiadać do mail. Tak mi się wydaje, że jakś tak to idzie. Że mail chce, żebyśmy poszli kupić jakieś prezenty dla jej. Jak można być tak dobrym, mówię? Na pewno chcę skoczyć do sklepu, bo powinienem być mnie też na memory w tym momencie. I jakbym wpadł po drodze na jakiegoś firemana, to też pewnie byłoby spoko, bo wydaje mi się, że mogę go pobić w tej chwili. Ale jest to trochę życzeniowe myślenie, tak zwane. Jak silna jest ta chmurka i dlaczego wcale? O mój Boże. Ona jest jeszcze gorsza niż myślałem! Przynajmniej nasz bater jest taki silny. To jedyne co mnie pocieszy teraz. Sklepika... Ewidentnie nie sklepikarzu, to jest FK i to jest FK potencjalnie. O Jezu. Chciałem użyć się obu chipów po sobie, ale jakoś ciężko było mi to zaliczać, to witam. Memorka, poproszę. Okej, czyli wszystkie memorki mam kupione. Młotka chyba nie miałem żadnego. Recovera nie jestem pewien, czy mam, więc kupię. Maile jest relatywnie te same posty względem homepage'a na całej domy. Dobrze wiedzieć w sumie. Młotek to jest to. O, dziękuję. Miałem, że chmurki się pozbędę, bo chmurka jest ewidentnie paskudna. Więcej akwatelerów. A mi, one były podobnie też takie złe. Na marzenie. Tylko wolałbym je chyba bardziej w jednym kodzie. I dobra. W pierwszej strefy chyba nic więcej nie było, więc spróbujmy do drugiej przejść. O mój Boże, i potem nawigowanie po dwójce. To będzie mordęga. A, oczywiście. Zapominam, że w tej grze dasz się nie zatrzymują, jeżeli stoimy na tej samej kolumnie, ale coś jest między nami. Także oni nie mogą atakować na bezpośrednio. To jest coś, co w dalszych częściach chyba nie występuje, tego pamiętam. Ciekawe, ile musiałbym tu biegać, żeby ten. Żeby trafić na Firemana. Bo Fireman powinien być w jedynce chyba, right? Czy w dwójce? Chyba w jedynce. I ja siebie słyszę, to mi się nie podoba. Czas to naprawić. Przez to się słyszałem i to jest najgorsze uczucie. Czy ja dobrze idę? Nie, nie idę dobrze. O, 8,5% szansy. To jest dokładnie to, co chciałem usłyszeć. Nie wiem. Zawsze odrobinę się łudzę, jak słyszę procenty, że to jest nieco wyżej. Aczkolwiek też nie będę kłamał, ja jestem bardzo przyzwyczajony do grania w Battle Networki na tych, na emulatorach. Przez to bossów na przykład praktycznie zawsze sobie robię na zasadzie, robię state'a, jeżeli to nie jest boss encounter, to czytuję state'a. Więc teraz trochę tak dziwnie aż. O Boże. Zapominam, że akwatel tak działają. Ile godzin networki zajmują? Zależy od tego, czy jest to procentujemy, czy nie.
Podejrzewam, że gdybym chciał po prostu przejść w miarę szybko fabułę na tyle, na ile się da, to mógłbym się uwinąć w jakieś 10, 15, tak mi się wydaje. I nie wiem, czy nie można tego powiedzieć o każdym Battenworku w sumie, że takie czysto przechodzenie fabuły szybko schodzi. Że problemy zaczynają się wtedy, kiedy chcemy robić coś więcej. Zwłaszcza, że jeżeli dobrze rozumiem, na przykład Ben 1 nie ma jeszcze takich rzeczy jak Sneak Run, przez co nie możemy liczyć na to, że nie będziemy natrafiać na przeciwniku po drodze. Na kole. Czyli musiałbym wejść tam chyba? Tak. Myślałem, że mogę od razu sprawić, że akurat przejdzie. A nie, że muszę mieć tą jedną kratkę przerwy. GMD, GMD, Clare, GMD, ku. Stokasy, o baby. Nie wiem, co ja zajmuję te stokasy. Czytamy ich dwa razy. Tutaj chyba dwójka była, right? Znaczy tutaj to jest komputer Gasmana. IGM, do którego nie mogę odkodować. I tu była ta nieszczęsna felerna dwójka. Z dwójki chyba już mogę przejść dalej, bo za pokonanie Woodmana powinien mieć odblokowany dalszy internet. Tylko no większym problemem będzie teraz kwestia znalezienia drogi dalej. A wszyscy wiemy, jak to jest w tej wspaniałej strefie. To wcale nie jest tak, że ostatnio się gubiłem, jak kompletnie popierdolony. Hej. Ale zobaczymy. Jak szybko uda mi się przejść dalej? I dlaczego wcale? Hej, to... Nie, ale na metach będzie okej. Okay. Znalazłeś już człowieka kamienia 2? Nie. Kamienia dwójki nie widziałem. A jest też w tej cefie, czy w jakiejś innej? Boję, że jedynka była tutaj, czy dwójka jest, to nie wiem. Tej, ha. Mógłbym niby poszukać, ale to jedno... To jednocześnie oznacza, że musiałbym jakoś bardzo ambitnie zwiedzać tę cefę. Sama ta perspektywa zdaje się niepokojąca. No, ale jeżeli na niego wpadnę, spoko. Jeżeli na niego nie wpadnę, to... happens. Czy to się uda? To w ten sposób na pewno, nie? Funk. Przynajmniej ten odwany baster dużo bije. Powiedziałbym, że zaskakująco dużo. Przepraszam, ale to jest... Okej. To tym bardziej nie będę tutaj chodził dłużej niż jest to absolutnie konieczne. Znaczy ja tak mówię, jakbym wiedział, jak się tu idzie. Mam włączoną w tle mapę, żeby nie było, więc jakoś będę się posiłkował. Tylko tak już mówiłem przynajmniej zaraz, że nie czuję się jakoś bardzo komfortowo z nawet nawigowaniem na S-mapą w tej cefie. Znaczy ja zdążę go strzelić z Babera? Baber chyba był miałem szybki. Dobra. Czyli tak powinien był się tu wrócić. Ogólnie chyba muszę wrócić na początek sefy. Jeżeli chcę przejść dalej. Tutaj dwa kwotowery powinny być ok. Jeden. I drugi. I
Mog się przyzwyczaić tego, że ten akwatar ma taki lekki delay, jeżeli chodzi o zadawanie obrażeń, że wygląda jakby już trafił na to pole na kolejny przeciwnik, ale jeszcze nie zadał obrażeń. Dziwne to jest trochę. Jest to coś, do czego można się przyzwyczaić, ale... No, tak jak mówię, trzeba się przyzwyczaić. No, widzę sobie. A nic więcej G nie ma, więc po prostu sobie walnijmy Gaspenka. Zobacz, tak ambitny chyba nie jestem. Co ja to powinien wystarczać? Bong, bong, bong. Też z takich trochę dziwnych rzeczy dla mnie jako osoby przyzwyczajonej do nowszych gier serii jest to, że tutaj jak się zniszczy panele, to one są kompletnie widoczne, tak jakby ich od początku nie było. A nie... tak jakby one rzeczywiście zostały zniszczone. Ale tak nie działa. Zawsze się uda. No bo teraz jest już praktycznie nieśmiertelny. Bo on nic nie może zrobić, póki nie stoi na tym samym panelu, co on. Znaczy przed nim, o. Może tak. Spada Basing level nie jest najwyższy przez to, ale... jakoś to przeboleje. To nie jest tak, że nasz poldy jest jakiś absolutnie okropny w tej chwili. Nie jest świetne, a nie jest okropne, o tak powiem. A jeszcze mam klaudy. Niedobrze. A stąd wciąż nie może mi nic zrobić, więc jestem bezpieczny. A? I taki błąd ode mnie z jedynki, że jeszcze dostaję obrażenia. Nawet bym się nie dziwił. Biorąc pod uwagę, że gramy w jedynkę, to jak najbardziej by to pasowało. Ach. Czy ja nie tu chciałem być? Chyba nie tu chciałem być. Cannonball? Nie cannonball. Goddammit, gdzie moje cannonbole? Dajcie mi moje cannonbole! Ja w takim razie... tędy? To chyba jedyna opcja, której jeszcze nie wybrałem tej pory. Bubble, Clairo... Wygląda git. Jak to gdzie jest zeszy? Ha ha! Tak myślałem. One strasznie szybko strzelają względem tego, jak dużo mamy czas na zatkowanie. Kolejny giemdek. Dobra, tędy chyba. Podkreślenie co chyba, bo ja już w tym internecie nie jestem niczego pewien. W ogóle nie, do tej pory jeszcze nie zauważyłem, co te wirusy, te, które zawsze z tyłu stoją, to robią. Bo nie miały okazji zademonstrować w żaden sposób. Jeden z tego, co pamiętam, gdzie jak te panelowne to już nie występowały. A. Ma to tak sensu. Ciesz się. Mogę się domyślać. Fajne mnie. To wygląda jak taki troll, że niby tam się da przejść, a się nie da. Pewnie trzeba dookoła robić pętelki. Albo jeszcze lepiej, bo to jest na innym piętrze i to jest za bramku www. Kanonki większe. A kanony nie są złe jak tako, więc by mi nie pogadził. Wpadek nie dostanę, bo moje szczęście dostawania chipów w tej grze absolutnie nie istnieje. Chyba, że dosłownie trzeba mieć jakąś rangę, żeby dostać chip. Czego nie wykluczam. Co masz ciekawego? Wood armor. Przegarnę.
I zobaczę, co jeszcze ma. Crosspanel M Canon. Chcę memorki raczej w pierwszej kolejności. I założyć tego armora. To się powinno robić z tego menu pewnie. Armor, wood armor. Czy taki mam armor będzie zmieniał nasz wygląd, to mi zastanawia. Nie wygląda. Przynajmniej na razie. To jest C. To nic nie zrobimy. O, au, au, au. Czy to naprawdę działa tak? Myślę, że to działa. Aż to jest paskudny status. Zapisz, to brzmi jak dobry plan. Czemu macie dobre plany? Czemu mówicie mądre rzeczy? Proszę, przestańcie. Okej, zobaczmy, co my tu mamy. O. Mamy dostęp do komputera tatsiowego. Stąd? No dobrze. Tu nic nie ma. Ogólnie widzę, że mamy trochę silniejszych wirusów w tej chwili. Bo to już raczej te drugie wersje się trafiają. I chipów wciąż nie dają, oczywiście. To ja przejdę do następnej strefy takiej wracania. O-o! Nie podoba mi się to, co widzę, przyjaciele. Żebyście o tym wiedzieli. Bo mam lekkie flashbacki. O Boże, to te skurwysyny. Yep. Wyobraźcie sobie móc dostawać chipy w tej grze. Wejście tylko dla WWW, okej. Czyli mamy tutaj jakiś pseudo. Zgaduję, że Underneta, bo coś tego pokroją. Aury? Czy ja na pewno powinienem tu być w tym momencie gry? Mam dziwne wrażenie, że nie. Dobra, spięta. Te wirusy akurat kojarzę z innych części, więc kojarzyłem, że to są aurowe wirusy. O. Zresztą aura 10 to jeszcze nie jest nic strasznego. Gdyby to była jakaś wyższa aura, to bym się mógł martwić pewnie High Canon, nice. Remobit 2, znaki zapytania. A mi zawodami na opa, tego można by się bić nawet samym Busterem pewnie. Bo one nie są jakieś super wymagające. A to po. Remobit 2. Remote Control Smasher. Zresztą jest cloudów, bo cloudy póki co zdają się delikatnie rzecz ujmując nie najlepsze. Nawet nie wiem, czy on to odzyska. Jeżeli to działa tak jak... Co nie, ciężko mi to porównać. Bo mam wrażenie, że w nowszych częściach przeciwnicy potrafili odzyskiwać aury i potrafili ich nie odzyskiwać. O, czym ty kurwa jesteś?
pojedą. Okej, okay. To this is fine. This is all fine. Chyba nie powinniśmy tu być. Jak to nowy klasyk póki zapisuje, to krok to nie jest źle. A przy okazji może znajdę jakieś ciekawe rzeczy. Honestly my stash. Aquarmor. Long Sotem Cannon Steel. Power upa bym sobie przygarnął, gdyby było mnie stać, a mnie nie stać. I spodziewam się, że ze względu na kasę nie będzie mnie stać jeszcze przez chwilę. O oh, Jesus. Piękny folder. Aha, zostanę trakowany. Help. Cześć, kartka, witam. Znaczy... Na tyle, na ile widzę, to mam wrażenie, że w ogóle mnie obecnie nie obchodzą inne armory. Monkes. W sensie, co mam na myśli, że... Armory, jeżeli dobrze rozumiem, oczywiście działają tak, że... O Boże, bombarki. Że jeżeli go mam, to on redukuje obrażenia zawsze, tylko zależnie od różnych żywiołów. Więc co najwyżej... może na jakiegoś innego bota być efektywny. Wow, wow. A i oni sobie odnawiają to już? No dobrze, to może być lekko niefartowne. A? Czy to? A, myślałem, że może zostanie. Ile HP ma ten bomberek dycha? Wygląda jak dycha. Jezu, ale ciemno się zrobiło to w tym. Znaczy generalnie miałem dzisiaj w ogóle głupią sytuację, gdzie czuję, że na mnie deszcz pada, a jednocześnie twoje i tak świeci po oczach, że ledwo widzę co się dzieje. Bomberek przed jednym... Powiem tak, bomberek to nie przed większą liczbą, tak, jeżeli chodzi o przeciwników i nie na co im mówić, że jest inaczej. Jak już mówiłem. Ten bombalek zdecydowanie wytrzymuje więcej. Właśnie jestem przyzwyczajony, że bombalek z tego, z BN3 bodaj działał tak, że broni się przed hitem, ale się regeneruje. A tutaj mogę strzelać busterem i on wytrzymuje te hity. Więc to na pewno tak nie działa. Czy ja dobrze idę? Gdzie ja idę? Gdzie ja jestem? Da się w ogóle tego w pełni uniknąć, tak się zastanawiam. Wygaduję, że muszę uniknąć bycia zlokowanym, żeby nie obezwać. Tylko bardziej się zastanawiałem, czy jak już się na mnie zlokuje, to czy mogę tego uniknąć. Nie pkają mnie te bramki, które twierdzają, że mam wystarczający poziom odwagi. Jak już się okuje, to w nich chuje, rozumiem, rozumiem. Ach. Pozwolę sobie chyba po prostu ten ostrzelić busterem. Chyba, że dobrze zajmowano aurą. Ma to sens, ale bardziej mi chodziło o takie manualne uniki, aniżeli unikanie chipami.
Bo tak to pewnie inwisy, bariery, etc., etc. Ale tego staram się mniejszyć. Jandę. Może się rozbiera trochę na power up. Czym ty jesteś? Aha. Czyli po prostu chłopy robią suk. A on mi stawia. O mój Boże. Mina powinna być pędolną chyba, jeżeli dobrze widziałem. Nie chcę tego sprawdzać. A to po mina 2. 180. Całkiem silna. Mam wrażenie, że ogólnie powinienem tak rzeczy rozmawiać. Na przykład wyrzucić spedery, bo z tego pamiętam spedery w tej grze były chujowe. Więc się ich pobędę po prostu. W ogóle nie, mam też wrażenie, że otworzyło się przede mną tyle internetu, że tak się boję go odwiedzać. O mój Boże. A to pobania się. Czyli takie pseudo dashi, tylko że przy okazji robił suk. No dobrze. Boże, już myślałem, że to nie trafi. Byłbym odrobinę słone. Drain 2. Czym ty jesteś? Czas to drain HP from enemy. To wygląda całkiem silnie. A Lumberman z kolei wygląda całkiem słabo, więc jego się pozbędę na chwilę obecną. Czy to jest po prostu zrobienie kółka tej? Praktycznie nie masz bary i wszędzie możesz przejść. Ha! Brzmi kusząco, znasz co? Raczej on od tyłu będzie szedł. Zniszczę go? Zniszczę go. O, well. Liczyłem, że może da radę. Żeby nie było, nie mówię, że to jest jakiś zły pomysł, głupi pomysł, czy coś, po prostu jest ciekawy, ale jednocześnie trochę niebezpieczny dla gracza, nie będę kłamał. Wspomina mi się, jak grałem Final Fantasy 2, gdzie właśnie od początku można iść w stronę Missili, która jest taką bardzo mocno wiemową lokacją. I trafić na przeciwników, którzy zdejmą nas dosłownie tym, że na nas krzywo spojrzą. Ja mam pas, no dobrze. Mam wrażenie, że dosłownie przyszedłem jakiś pół internetu. I nie wiem, jak się z tym czuć. Ice Punch Geddon 1, 2. A. Byłoby fajnie, gdyby wszystko tutaj tyle nie kosztowało. Oho. Nie jestem pewien, czy akwatowery tutaj będą jakiś super. Ha. Tak samo jak nie jestem pewien, jak mam tego unikać, szczerze mówiąc. Pewnie w prawo trzeba w odpowiednim momencie. Między tymi falami, ale timing jest bardzo precyzyjny, mam wrażenie. A... U, smokę. Cześć, smokę. O! To jest smokę czy wężoł w ogóle? Może chipa dostanę i się dowiem. Snake Egg. Screaming Snake Attack. Całkiem duże obrażenia. Się zdają. Recover 200. Nice. Jak szybko można wypełnić save tego? O nie.
Potrzebuję pomocy. Czy jestem w stanie go odpuścić? Okej. Okay. Iron Body. Teraz tą Shape Defense up. 30 sekund? To nawet ja się mogę spuścić. Poczekam, aż ktoś mi zaraz powie, że Omega to jest twój rzadki chip, ale masz farta, że go dostałeś. Omega, Omega. Tysiąc seniaczy. Co to za kolega śmietnik? O jedno. Jak działają te granaty? Okej, już widzę. Że one sobie wybierają jakieś kierunki, które będą przerywać. Oho. Au. Weszli bardzo do uniku młota. Możesz się podzielić. Nie pogardzę, biorąc pod uwagę, jak dobrze mi do tej pory szło unikanie go. A tutaj widzę, że będę miał to aż nazbyt potrzebne. Ała. Mogę być martwy. Odrobinę. Tak, w ten sposób. Czy ja zdążę? Chyba nie. Zdążyłem, whatever. Zajebane, wallo. Nie muszę unikać, jeżeli zabiję przeciwników szybciej, prawda? Tutaj na górze chyba nie byłem. O, Jesus. No i tak specjalnie robi się nazwę śpiada. Ach. Czy ja będę w stanie to zrobić tak, jak myślę, że jestem w stanie to zrobić? Będę, nice. Przy okazji chyba odrobinę ogarnąłem timing na tym, więc jest ok. Tu nic nie ma. Muszę zapisywać tą walkę, mam wrażenie. Wiatry i granaty. Ha. Ach. O, teraz się udupiłem. Jep, zwłaszcza, że on może sobie tego granata tak rzucić. Miałem po cichu nadzieję, że nie będzie mógł, ale ewidentnie może go na mnie spanować. Zastanawiam się, w której strefie internetu teraz jestem. Bo czuję się, jakbym był w jakiejś 15. Snack egg. Don't do me by that. Nie, czy Hurricane nie był okej? Okay. Zaryknę zaraz w sumie. Tylko najpierw muszę pokonać przeciwnika. I dostać kolejnego Snack Egga. Wrzucę go sobie od razu. Leobita wyrzucę, bo mam wrażenie, że jest... Okej, okay, to Twisted with 5 hit, czyli to jest co nie 150 obrażeń.
Na papierze nie wygląda źle, to na pewno. Pamiętasz, jak mówiłem, że będę chciał dzisiaj podgrywać internet? Mam wrażenie, że to jest jedyne, co dzisiaj zrobimy. Ups. Ups. Ups, popełniłem błąd. Czy ja mogę tak to zrobić? Ale bo mogę. Jestem w internecie 12 na 16 możliwych. Mam dziwne wrażenie, że to brzmi jak coś, co nie powinno się dziać w tym momencie. W sensie, że powinienem być zdecydowanie gdzieś we wcześniejszych sefach, a najlepiej nie wchodzić tutaj w ogóle. Nice. Excuse me. Jak jasny chuj. No ale słuchajcie, radzę sobie, radzę sobie. I przy czym jednocześnie nie widzę, żebym mógł gdzieś dalej jeszcze przejść, więc chyba moje przygody teraz się skończą. Jak no dalej działa ten Snake Keg? Okej, okay, czyli po prostu włącz sobie zaczyna chodzić i jak ktoś trafi, to zdaje console damage. I mean, duży plus jest taki, że tutaj przynajmniej przeciwnicy mi zaczęli dawać chipy, czego nie mogłem wcześniej powiedzieć. Ach. Wezmę sobie tego. Iron Buddy. Bąk. Na szczęście na zewnątrz to sprawia, że ja się ruszać mogę. Bądź też nie, ale ewidentnie nie mogę się ruszać. Na szczęście bardzo silny. Czy ja tu coś jeszcze mam? Wydaje mi się, że to już nie. Teraz nie przejdziesz dalej. No, tak jak mi mówili w sumie. Tutaj teraz się zetnę, bo mógłbym to też nie dalej pozwiedzać. Chyba nie chcesz iść? Czy to wyzwanie? Dostaliśmy mail. Oficjalnie butlerzy używają listy mailingowej. Okej, czyli będziemy dostawać jakieś tipy. Też byście z mailem na pierwszym poziomie. To brzmi jak kusząca perspektywa! Znaczy co? Na to pokuszących perspektyw. Kiedyś muszę dostać jego chipa, prawda? Lepszego niż tą jedynkę. Oczywiście. Mój święty Boże. Muszę się pozbyć towerów. Muszę się pozbyć towerów, guys. Bo towery mi bardzo mocno nie leżą, z tego co widzę. Zwłaszcza ten Aqua. Pojebie mnie. Nie, te Aqua towery są absolutnie paskudne. I niegrywalne. Ale mu towery, to by oznaczało, że musiałbym
dostawać chipy z tamtej walki. Czy... ja właśnie zobaczyłem, że... Ła? Czy Buster może w tej grze stagedować? O Boże. Ewidentnie może. Jeśli skończysz DLC i zamierzasz zabić jakoś ten dodatek, albo z tym dodatkiem... nie będę kłamał, jestem bardzo okropny w zrobieniu recenzji. Bo nie potrafię się za bardzo wyrażać na temat swoich opinii. Nie no, jebie mnie to. Mail! Czy mam tu coś godnego uwagi? Nie, wychodźmy. Znaczy, na pewno zamierzamy ograć DLC-ka na Steamach. I wtedy pewnie jakoś się wypowiem na temat tego, co sądzę i o DLC-ku, i o samej grze. Ale do tego jeszcze trochę czasu. Bo siłą rzeczy... ile jeszcze? Półtorej tygodnia, plus pewnie będę chciał ten. Pewnie będę chciał samemu sobie przejść na spokojnie. Poczekaj, się tam mnie doprowadzi... tu... nie tak chciałem. Czy ja muszę... podjechać gdzieś busem? Nie, nie mogę podjechać busem. Najmniej konflikt miasta w serii, doskonale. Okej, tutaj mogę przejść. Bo tam wcześniej nie mogłem z jakiegoś powodu. Właśnie widzę, co macie na myśli, mówiąc, że najmniej confusing. Domyślam się, że to jest po prostu tak, że to miasto ma konkretne miejsca, w które te, w których można przychodzić. I one nie są oczywiste. Tak, mam mojego bliźniaka w moim hubie. Ale to nie istotne. Pamiętajcie, jeżeli nie wiecie, jak się gdzieś poruszać, to najlepsze to możecie dojść, to poruszać się na chama. Aż w końcu się uda. Nie chcę zabrzmieć niemiło, ale dlaczego jak tylko wejdę do jakiejś lokacji, to nagle się okazuje, że to jest jakiś futbol endgame'owe zło? To jest ten Needlemana w grach? Powiem szczerze, że nie pamiętam Needlemana z kiedy w ogóle, więc... O, Jesus. Jesus! Nie wiem, był chyba tylko w czwórce, a ja czwórkę pamiętam absolutnie najgorzej. No dobrze. Czwórkę pamiętam absolutnie najgorzej. Jest tylko w Netflix sam piszę, a to jeszcze lepiej. Jego praca jest irrelevant doskonale. O, zajebiście. Przedłego ognista taki. Znaczy domyślam się, że on jest po prostu podatny na ogień, bardziej niż cokolwiek innego. No ja zobaczymy. Normalny S2. A te granaty swoją drogą też tutaj wytrzymałe. Au. Czy coś jeszcze tu jest? Nie. To mnie też już tu nie ma. Mógłbym posiedzieć po farmie tripy, ale nie zależy mi aż tak bardzo. To mam tak głupio wygląda.
RGB Bita to będę wielu bateriach trochę wygląda głupio. Nie jestem pewien, czy to konkretnie przypadłość tego. Czy to konkretnie przypadłość jedynki. Okej, czyli tu nie ma przejścia, tu też nie ma przejścia. Przeszliśmy stąd bodaj. Czyli chyba musimy wrócić teraz. Tu byliśmy, a po drugiej stronie chyba nie byliśmy. Rom Cruz, bardzo subtelne. Przecież jest tam, gdzie droga wystaje tak poza ekran, tak jak tutaj na przykład. Znasz co? Piekarynka. Sklep do naprawy petów, pewnie nie zdziwiłbym się, jeżeli będziemy musieli tam pójść z jakiegoś przeklętego powodu. Tu nie przejdziemy. Tu przejdziemy. Już widzę, o co chodzi. Duży biurowiec. Zgadzam się, jest to bardzo mało konfundujące miasto. Mio. Jasne, tylko zapiszę. Zdaje się, że ta pięta całkiem wadko scenariusz. O nie. Otoś to czaszko człowiek. Shin. Czaszka, czaszka, czaszka. Come on! Au. O mnie klepy trochę. Nie podoba mi się to. Jolo. Dodam sobie chip. Czy ta kosa będzie? Jezu, ale się najwytrzymała. Pojebie mnie zaraz. Dobra, zróbmy to. A, może? On mnie pobije, czy on mnie nie pobije? Oczywiście, że mnie pobije, bo znowu zrobiłem to samo! Cały czas muszę się nauczyć, że w tej walce nie stoimy w pierwszym rzędzie, kropka. Co by się nie działo, nie stoimy w pierwszym rzędzie, kropka. Stoimy z tyłu i mam wyjebane. Daj mi. Słaby miecz. TM. A? Zrobię tak może. Bąk. A? O Boże, to było dwa do przodu, nie! Trzy! Debil, 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 do debila, debil, debilu! Właśnie widziałem... O Boże, nie chciałem aż tak daleko przechodzić. Nie mam wyczucia dzisiaj. Kompletnie nie mam wyczucia dzisiaj. Ach. Jeżeli szczur trafi w tą kosę, to I swear. Okej, okay, nie. A, on mi zniszczył szczura. O mój Boże. Halo? Czy możesz nie robić takich rzeczy? Tak. Zero farta. Chodź tu. Zapamiętaj się jeszcze na końcówkę i streama. Ja właśnie już się nie zdążyłem załapać. Okej, okay, slash me. Okej, czyli na razie to będzie tyle.
Możemy gdzieś się podłączyć, gdzieś na pewno. Zobaczę, czy ma coś się w kąpie. Kimbifer, jakieś absolutnie zjebane wirusy, które mnie zwanshotują. Kim jest Kaorei? Jak to ładnie ująć? Osobistość internetowa, która zajmowała się przyjmowaniem wyzwań EBA na networkach? To chyba najładniejsze ujęcie tego wszystkiego. O Boże, jeszcze z jej pojebie mnie. Ach. Teraz tylko od meta nie umrzeć. To mam wrażenie, że jestem w jakiejś jednej trzeciej gry i wchodzę sobie losowo do lokacji, w której są przeciwnicy z endgame'u. I że nie jest to pierwszy raz, kiedy się dzieje. To jest RK. O Boże. Nie chciałem niszczyć tej świe... Excuse me? Gdzie ja jestem? Nie no, ja tutaj jestem. Wydawało się, że to inny komputer. Przez chwilę. I chciałem bardzo mocno kwestionować. Nie będę kłamał, nie były to obrażenia, jakie się spodziewałem. I jest to bardzo delikatne określenie na to, co się właśnie stało. Ładne kwiatki na wystawie. Odpowiedzmy na maila. Mail. Jak mogę jej odpowiedzieć? Czy ja muszę? Ja muszę pójść. O Boże. Ja muszę najpierw pójść na stronę maili i tam jej odpowiedzieć na maila, prawda? Bo chyba mam wrażenie, że o tej części zdążyłem zapomnieć między filmami. I teraz jeszcze wrócić tam, gdzie trzeba, co nie? And I want to fucking die. Jestem w tym mieście 5 minut i już go nienawidzę. Okej, nie jest aż straszne. Z podkreśleniem słowa aż. Czemu ja kupiłem bilet i wyszedłem? Mail! Mail! A. W środku leje się woda, a co jeżeli mail właśnie tanie i my nie możemy jej pomóc, bo Len stwierdził, że ej słuchaj, woda się leje, więc nie mogę tam wejść. Pomyśleliście może o tym? A was ciachnę! Czemu te słabe chipy dostaję w takich ilościach? Re! Tak, daję ci odpowiedź. I'll take the response ability. Na co? No dobrze. Mieliśmy się spotkać tutaj. Tani widzowie, ale ja nie uważam, że widzowie są tani. Moi drodzy widzowie są bardzo drodzy dla mnie.
Omega, Omega. In front of ACDC. Excuse me? Nie rozumiem. Dostaliśmy maila kolejnego. Nie mogę nic powiedzieć o żadnych wirusach, przykro mi. Dentown. Czy mogę nie iść do Dentown? Czy mogę nie odwiedzać Dentown więcej? Tej chyba to Dentown blok 1. Model 2. Opierdaj mnie, ja mam zuch. Tak mi przykro. I tak właśnie wygląda człowiek, któremu nie jest ani trochę przykro. To co, kiedy ja odpalam swoje DS3 i robię tak zwany szybkobieg. Jestem. Panie, chyba tu by znaki zapytania? To jeden blok 4, więc taki chujanie tutaj. Może sobie robię jeszcze jeden przekręty bieg, żeby sobie straty przypomnieć. Oh no. Też ma... jak będę chciał, sobie sam zerknę. Na razie jeszcze próbuję nawigować samemu. Gdzie jest przyjemność w posługiwaniu się zewnętrznymi źródłami przez cały czas? Spoiler, gram tak połowę, że jest bugów, które gram. Ja nawet nie żartuję. Da się ogarnąć? Nie mówię, że się nie da. Światła zdają ci się dziwne? A. O kurwa. Holy fuck. Tego już się nawet wypadkiem nie nazywa. Samochody dosłownie zdezintegrowały. Wypadek? O nie. Monka S? Z czego są te samochody? Można powiedzieć, że całkiem łak ten incydent. O tak. Jestem pewien, że program trzeciego świata na pewno będzie dobrze działał. Możemy się do światła podłączyć. To na benzynę. Samochód na benzynę. Wciąż by tak nie wybuchły. Czym jest ta muzyka? Czy to działa tak, jak myślę? Ach, ja już myślałem. Co? Czy jak przez to przebiegniemy, to zmieniają się światła? Tak, okej. Okay. Penis music. Nie chciałem tego mówić, ale skoro już ktoś mnie wyręczył, to zgadzam się. Jest to absolutnie penis muzyka. Chcę umrzeć. Chcę, żebyście wiedzieli, że chcę umrzeć przez te Water Towery. Potrzebuję znaleźć inne chipy. Pilnie.
Kończy mi się miejsce na dysku, niepokoi mnie to. Znaczy, żeby nie było, ja wam pokażę, dlaczego mówiłem też o miejscu na dysku. Masz trochę ja innych troszków? Niby tak. Ale na chwilę obecną jestem dużo bliżej, żeby po prostu wziąć i zrobić. Czekajcie, bo nie mogę. Jakiegoś podostatnio nie mogę przerzucać plików na Synapse, to muszę jako źródło oddawać osobne. Ja mam powiem, że na chwilę obecną tak wygląda. Czemu to robisz? Bo wspomniałeś coś o speedrunowaniu. I poczułem się sprowokowany. Znasz co? Nie, a tak serio. Patrzę, czy ja mam tutaj cokolwiek ciekawego jeszcze, ale tak... Nie będę kłamał, średnio to wygląda póki co. Halo? Czy ja właśnie zrobiłem kompletną sofkę na początek etapu? Chyba tak. Czemu ja taki jestem? Bo chciałem dostać Medgarda? Czy to wszystko dlatego? Zobaczyłem Medgarda i stwierdziłem, że to jest jedyne, na co zasługuję dzisiaj? Bo to chyba jedyne wyjaśnienie. Daj mnie ten folder. Masz na myśli mój folder? Od której gry są defekty od szóstki? Powiem ci tak, Serik. Ja po prostu mam wrażenie, że ja w tej grze dostaję cały czas kasę z widzów albo jakieś absolutnie chujowe chipy. Więc to nawet nie jest tak, że... Ja mogę jakoś bardzo dużo zrobić w kwestii sprawienia tego folderu. Goddammit. Nie, słuchajcie, na pewno ten snack go trafi, zobaczcie. Abyś... Wiesz co? Przeslebyłem pewien, że ten wąż mnie sceluje. Moje główne problem jest to, że ja jeszcze nie widziałem dosłownie ani razu tego. Nie widziałem jeszcze dosłownie ani razu Firemana V3. A jestem chyba odrobinę zbyt leniwy na szukanie go. W grze, która chyba nie ma sneakranów ani sekiela. Jezu, jestem tak przyzwyczajony do grania na emulatorze, że teraz jak bez emulatora się w to gra, to... aż dziwnie. Jak to nie mogę tutaj save'ować boss fighta? Nie rozumiem. A, dobrze. Czekajcie. Hold up. Nie wiem, mało tu jest. Babler. Nawigator, żeby nie zaskakuje szybciej niż BN2 na snikranie. Nice! BN2 Shadow. Shadowmana to ja pamiętam, że miałem trochę problemy, żeby go znaleźć, a fakt, że on jest w Andernecie, na pewno nie pomaga. Zresztą ogólnie szukanie nawigatorów w Andernecie. Najprzyjemniejsze doświadczenie. Zwłaszcza, że tam często jest tak, że nawet nie możesz sensownie snikana używać. Cześć, Luna. Jak się bawimy? Moją odpowiedzią na jak się bawicie jest to, co jest pod grą w tej chwili. Tak, jestem na dobrej drodze, żeby to zrobić.
Ben 1 póki co nie darzy mnie jakoś dużą sympatią, zresztą z wzajemnością. Nie, no, super. Cieszę się, że mogę dostawać trochę towerków. No dobrze. Przynajmniej jedno światło naprawione. A to teraz pytanie, gdzie oni poleźli? Czemu, co się dzieje? Nie wiem, nie umiem guess. To chyba najlepsze, co mogę powiedzieć. Nie, o najgorszej też nawet nie mogę powiedzieć, że gra mnie jakoś bardzo krzywdzi czy coś. Po prostu bardziej kwestia mojego nieogarnięcia. Hello? Uspokójcie się, nie... Baba chciała kupić program do naprawy twojego samochodu, którego nie posiada? Come on. Okej. O nie, ona nam grozi. To są groźby karalne, tak zwane. Gdzieś ty polazła, co chcesz uczynić. Czy to jest świat, w którym wszystko jeździ kompletnie automatycznie względem tego? Względem świateł? Number 4. Czy ja tu dopiero nie byłem? To jest, powiem szczerze, jedna z tych rzeczy, to do których ja się sam boję jako tako, jak myślę o tych. Jak myślę o jakichś właśnie samochodach takich, które jeżdżą same. Że mam jakąś taką niewyjaśnioną fobię, że ktoś mi się będzie mógł łamać i będzie miał wyjebane. I że ja nie będę mógł z tym absolutnie nic zrobić. Dlatego miał wszystko, jeżeli miałby ono, to chciałbym, żeby ono było jak najmniej, powiedzmy, z... jak to ładnie ująć? Zautomatyzowane? Czemu ja to... okej, nieważne, to działało. Auto. Auto, a to nawet nie Mega Man 7. Swoją drogą, ja tak sobie zdałem sprawę po chwili, że mam nadzieję, że Sim nie ma jakichś problemów przez to, że stwierdziłem sobie casualowo, że ej, słuchajcie, to dzisiaj sobie odpalę pobijanie Soulsów. Ja to byłem fan majent, okej, okay, na tyle dobrze. Jest git, okej. Okay. Domyślam się, że to bardziej kwestia uploadu niż downloadu, ale i tak wolę się upewnić. Gadam, myślałem, że da się systemu szukać. Spróbujmy to sprytnie zrobić. No. Nope. Myślałem, że zadziała.
Nie, ale powiem szczerze, gdybym miał teraz odpalić te. Gdybym miał teraz odpalić Souls, to podejrzewam, że mój run byłby paskudny. Głównie kwestia tego, jak dużo jakichś tam ćwiczeń i ćwiczeń miałem. 800 shieldów, doskonale. Tak zwane bogactwo. Pamiętaj, mam wrażenie, że w tym, że Ben 1 jest dużo wirusów, które potem się dopiero zaczęły pojawiać, a przez dwójkę, trójkę ich nie było. Nie chcę odpalać teraz, kogo nam się nie skupić tak na bieg. Ma to sens. O, to nie jest tak, że musisz się skupiać na biegu, to jest. Czy da się tędy przejść? Tak, da się. W Soulsach tak wszystko robisz na wyczucie i na pamięć, o. Nie wiem, przerwam oczywiście, żeby nie było. Ja mogę mieć dwa węże na S na ekranie. To ważne. Nope. Zastanowane. Pojmy się wave, może się uda. Dlaczego internet w moim domu jest taki dziadowski? Brzmi bardzo znajomo, bo w moim domu w Olsztynie jest bardzo podobnie. Do tego stopnia, że bałbym się tam oglądać jakikolwiek streamy tak naprawdę. Bo jeszcze rodzinka by się oburzyła, że nagle wszystko w domu przestało działać. Och, Sylwio. Och, ty. Patrzyli się, nie? O. Ej, słuchajcie, Darkstalk jest gotowy do odpalenia. Więc w razie czego jestem gotowy na to, że jak ta gra mnie jeszcze ode mnie powpływa. Ja może to tak zajść prosto. Cześć. Magiczna historia o tym, jak powiedziałem, że Darkstalk jest gotowy do odpalenia i Shane przychodzi. Luna, nie wychodź. Nalegam. Jeszcze jestem. Rol, nie. Te świata planują się zmienić, czy nie? Chyba nie, rozumiem. Czemu te światła się nie zmieniają? To nie jest moja dziewczyna, ooo! Chętnie bym powstrzymał ten autobus, tylko jeszcze nie wiem jak. To jest nieco problematyczne. Było wcześniej memowane z tego, że walczyliśmy z Kalmanem i było bardzo intensywne czaszka. I że ty jesteś kojarzony z czaszkowaniem. Bo z HDS-ie dwa kopie indusko. Ale... Czy to nie jest tak, że zazwyczaj tak działa na początku? Czy ja powinienem to być? Chyba tak. Lepiej do niego docieram, no to czas się go nauczyć. Proste. Hitter. To jest hitter. A to jest hitter, czyli gówno. Czy ja mam coś fajnego? Fire Tower, I guess.
bardziej Evidence. Ja nie wiem. Mam trochę wrażenie, że Hades nie jest był dla mnie, ale jednocześnie chcę mu dać trochę większą szansę niż dałem do tej pory i nie wiem. Nie. Po prostu mam bardzo intensywny teraz, nie wiem. Ups. Ja mogę w niego wejść? Jesus. Nie spodziewałem się tego. I am not going to lie. Ja stąd też przedam akurat. NG1 z jedynki, proszę, nie mów takich rzeczy. Nalegam. Czy to zadziała? To nie ma prawa zadziałać. To zadziałało. Znaczy, powiem szczerze, że dla mnie większym problemem było to, że nawet jak miałem możliwość wykupienia sobie upgrade'ów w Hadesie, to miałem wrażenie, że większość tych upgrade'ów nie chcę. To był dla mnie chyba nawet większy problem niż cokolwiek innego. Mam na myśli dokładnie to, co powiedziałem, czego nie rozumiesz. A, myślałem, że ten. Że kolega. A chcesz, to się mogę przekroczyć? Znaczy. Ja wiem, że jestem w stanie sobie to gena spokojnie po swojemu ogarnąć, tak? To nie jest tak, że ja jej nie ogarniam, tak jak nie ogarniam dzisiaj trafiania w rzeczy. Bardziej kwestia tego, że z tego co pamiętam, to upgrade, które miałem dostępne, to było albo leczenie o jeden na pokój, co pewnie za którym się razem daje ci jakieś sensowne wartości, a na początku daje absolutne gówno. Albo dodatkowe życia, które kosztują ci miliard dolarów. Albo obrażenia od tyłu, z czego generalnie nie korzystam, not gonna lie. Dev Defiance, bo daj, że nie pamiętam z nas, powiem szczerze, więc ciężko mi to stwierdzić. Au. Au. Znaczy, tak, no wiesz, pierwszy poziom sobie tego kupiłem, tak? Więc jeden poziom miałem jako tako, a kolejny mnie kosztował miliardy dolarów. To bardziej o to mi chodzi. Że jak dostajesz tam bodajże 10 za skończony encounter, to drugi poziom kosztuje 500. Jedna rysa i poradzisz. A mi, powiem szczerze, ja mam wrażenie, że to nawet nie jest tak, że ja sobie jakoś tam bardzo nie radziłem, tak? To... po prostu te upgrade'y, które dostawałem, zdawały się takie bardzo... Oczywiście. Kocham Aqua Towery! Zajebie się. Widziałem, że mogę... jeszcze wracając do tematu Hadesa. Widziałem, że tam mogę dodatkowo jakieś kolejne upgrade'y sobie odblokować przez kluczyki, tak? Ale to dochodzi też kolejny etap ten. Etap grindu, już tak powiem. I to mi tak trochę średnio leży, nie będę kłamał. Jakby wiem, że narzekanie, że ooo, grindowanie w moim lokalu, ooo. I dlatego się dostałem po prostu na ile ten, na ile to jest kwestia, że gatunek mi nie leży. Takich już wcześniej mówiłem.
Ja mam trochę małą próbkę, bo z takich pseudo-rogalikowych rzeczy grałem w co? W Gunfire Reborn plus Hadesa, Techi 2-3 rany. Idea jest taka, żebyś kółko biegł, żeby zejść permanentne upgrade, żeby zapisać się, żeby mu zdać daj grze, no to nie wiem, sobie się zgadzało w sumie. Dostałem mail od mail doskonale. Co zrobić? Proponuję wyskoczyć z autobusu, co ty na to? Myślałaś może o czymś takim? Come on, Emerald. To... Widziałem, że niektórzy streamerzy... Luna? Co ty piszesz? Luna? Co ty za nieładne rzeczy piszesz? Coś tam nie obchodzi mnie, że to znaczy keep yourself safe. Masz 6 broni i 7 czy 8 bogów, każdy aspekt broni, badanie synergii z nimi i tak dalej, to było dla mnie sama przyjemność. Ja miałem wrażenie, że często dostaję upgrade'y, które mnie kompletnie nie obchodzą, powiem szczerze. Domyślam się, że można pod nie robić buildy, ale nie wiem, jakoś często miałem tak, że patrzę i takie no, to nie dla mnie, to nie dla mnie. Ale słuchaj, czy jak wyskoczysz z autobusu, to umrzesz? No właśnie. Najgorsze jest to... Właśnie, ja jestem w stanie to zrobić. Jestem półsprytny. Słuchajcie, jestem półsprytny. Powiedziałem, że jestem półsprytny. Nie przejmuj się, no. A, zdążyłem. Piszę fucking fikcyjnej postaci. Powiem tak, gdyby ludzie... nie przejmowali się czymś, bo coś jest fikcyjną postacią, to nie mielibyśmy całej nagonki na Loli. A jak wszyscy wiemy, nagonka na Loli jest aktywną rzeczą. In before that, ktoś narzeka, że czemu przyrównujesz rzeczy do jebanego dziecięcego porno. A gadamy, to tak nie zadziało. Au. Ja pełniam błąd w tym momencie. Oczywiście, że nie dążyłem. O my g, czemu spoilujesz mi ostatniego bossa, Shin? Już nie mam po co grać w Hadesa, dziękuję. Omega. Chciałem poznać tej grze fabułę, a on mi spoiluje na czacie. Ja nie wiem, muszę mu chyba moderatora odebrać. Omega. Cały marketing tej gry, ale ja nie czytałem nic o tej grze, nie wiedziałem nic żadnego marketingu. Nie to. Przestanę kantery montań się gubię, czy ja przypadkiem nie idę wstecz. A kurde. To jest dobry temat do dyskusji, że to, że spoilery? O jakich rzeczach mówisz, że są spoilery? To jest zawsze problem. Przyjęło się, że są rzeczy, które wszyscy uznają, że nie są spoilerami, a potem przyjdzie jedna osoba i narzeka, że to spoiler. Jeżeli coś było w trailerze, to gadanie o tym jest fair game. Ja mam z tym stwierdzeniem jeden ogromny problem. Że czasami masz rozmowę o trailerze do na przykład sequela i tam
są w trailerze rzeczy z poprzedniej części i na to można się bardzo nadziać. Nawet jeżeli coś nie jest w oczywisty sposób sequelem albo prequelem. Nie wiem, czym sensownie ich pobić. Panie różowy, gra mnie troluje! Nie, chuj z tym, używam Bastera do końca gry. Idę wyfarmić kasę i... idę te... po charge chyba. Daj na wifem, ja pierdolę. Co wy mi dajecie, ludzie? Bong, bong, bong. Czy ja tu chciałem przejść? Pomocy, zgubiłem się. Te lokacje są tak jednorodne, że mam wrażenie, że bardzo łatwo się w nich zgubić. Gimanim. If you're here. I must have missed your message, I'm sorry. We are having some intense other discussions. Woodman się około niego całkiem dobre. To by implikowało, że będę dostawał chipy, to dla mnie nie jest oczywiste. Nie, mam wrażenie, że nawet jak szło mi dobrze, to ten... to nie dostawałem chipów. Czy tutaj coś jest? Czy to tylko taka zwykła pętelka? Taka zwykła pętelka, żeby tutaj przejść, okej. Okay. Mam tak zwane bojowe zadanie. Czy Pistomena jest najstraszniejszą rzeczą w grze? Najśmieszniejszą, przepraszam. Powiem tak. Cokolwiek by się nie działo, to nie widzę świata, w którym... Zabierz się akwatowe ode mnie. W tym Pistomena jest gorszy niż... broń Stonemana w tym, w MM5. To jest fizycznie kurwa niemożliwe. Au. Auks. Oh my. W sumie wiem, że ludzie już mają dość, ale ostatnio mam jakąś fazę na parowanie każdego bossa, jak tylko ich nienawidzę tego węża. O mój Boże. Mam ostatnio jakąś fazę na parowanie każdego bossa, jak tylko istnieje. Dlatego nie gram, to jest jeden, znaczy co? Ale generalnie Sevik mi świadkiem, że świetnie się bawiłem w Elden Ringu pod tym względem. Potwierdzam, byłem świadkiem. Dobrze, że nie potwierdzam, byłem parowany. No dobrze, musimy jeszcze jedno światło zmienić. Firesalt brzmi jak coś, co mnie jakoś niespecjalnie przekonuje. Ogólnie nie będę kłamał, że póki co selekcja chipów w tej grze mnie specjalnie nie przekonuje do siebie. Au. Czyli zasadzam na pyta.
Mój poprzedni samochód, już nie pamiętam, bo było jakieś 100 lat temu. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz byłem właścicielem samochodu. Jeszcze dwa? Jezu, ty. Co masz przez to na myśli, go? Czy możesz mi nie robić takich rzeczy? Go, proszę, nie rob mi takich rzeczy. Znaczy, no ja takim czysto właścicielem samodzielnym też chyba nigdy nie byłem. Zresztą, no... Chyba wszyscy, co mnie znają, wiedzą, jak dużo ja autem jeżdżę. Komunikacja miejska w Gdańsku jest na tyle dobra, że nie muszę tak naprawdę mieć jakiegokolwiek środku komunikacji. Takiego własnego. Zanim się zastanawiałem nad jakimś motorkiem albo coś, bo na pewno jest łatwiej z czymś takim, jeżeli chodzi o parkowanie, nie parkowanie. Tak, za 80. Dobra, wierzę w ciebie. Nie możesz mnie zawieść. Wężu jebany. Jak jeżdżę dom, to oterko jest nieoceniane. No właśnie, jakoś jestem przyzwyczajony, że do tego, że do domu jeżdżę pociągami tak naprawdę. Tak samo jakbym chciał na przykład sam dojechać na jakąś symfonię czy coś, to też mi się wydaje, że jeździłbym tymi. Że jeździłbym najzwyczajniej w świecie pociągiem. Uważam, że wygodniej jest po prostu... O Boże. Że wygodniejsze jest potem nie martwienie się o to, czy akurat gdzie te parkuję. Czy mam bezpośredni transport do domu? Definiuj bezpośredni transport do domu. Znaczy, pociąg mam Gdańsk-Olsztyn bez przesiadki. A jak już jestem w Olsztynie, to równie dobrze mogę... Ten. Jak już jestem w Olsztynie, to mogę równie dobrze się z buta przejść. Bo Olsztyn to na tyle Olsztyn to na tyle małe miasto, że tak jak ja sobie chodzę dziennie na 7-8 km spaceru. To równie dobrze mógłbym praktycznie cały Olsztyn przejść w ten sposób. O kurwa, naelektryzowany autobus. Zaraz jak jebnie? Byłem w Olsztynie cały raz. Ja jestem dość regularnie. Znaczy, regularnie to bardzo mocne stwierdzenie, bo... Nie, w sumie jestem regularnie. Jest takie ładne określenie polskie, od święta. I do tego to się u mnie sprawdza. Jak możemy się podłączyć zdalnie? Doskonale. Regularnie to w określonych odstępach nieczęsto. No to w sumie jestem regularnie. O nie. Mam flashbacki do innego cyrku i robienia złych rzeczy. Coś tam B6. Ten Airman, zgadzam się. Dobra, na czym polega ta twoja walka? Zobaczmy. Widzę, że masz wielkie balony. Jaha.
Rozumiem, czyli snake'i są bardzo przydatne w tej walce, dobrze wiedzieć. O mój Boże... Dlaczego? Czy walka z nim to jest dosłownie patrzenie jak jego... te balony czy chuj wie co? Okej, nie. Rozumiem. Rozumiem, poczekamy sobie. Jesus. Au. A? Czy ja mam coś sensownego do użycia? O tak! Zobaczycie, na pewno się uda. Absolutny brak poczak tego użytkownika. Au. Tak, a cię pierdoliłem jak ostatni idiota? Pojebie mnie. A, to go jeszcze trafi. Ja pierdolę. Nie mogę! Czemu te tower chipy tak działają? Dlaczego one tak działają? Fajne? Nie no, hejte po prostu, że ten, że te tower chipy bardzo dziwnie trafiają. Anyway, was komend pokonany. Właśnie, co z mail? Wszyscy żyją doskonale. Hi hi ho ho. To tylko tajemnica, że jestem bardzo szczęśliwa. Kocham pop muzykę. Powiedział każdy gen po to pacha. Czy tam one całe flailed? I wonder what's for dinner. There is no dinner. O, ale fajnie. Wiemy sobie obiadek z tatusiem. Wpadnij do Waterworksów. Jada. Czy u Higwiego jest coś nowego? Pewnie nie, ale mogę zerknąć. Chaos Feather, Expanded, Leaped Barrier, Elixir. Czy to jest Interrupt? Okej, czy jakiś Jerusalem albo coś na essay? Ten folder daje mi raka. Zdaję sobie sprawę. A jednocześnie nie mam za bardzo lepszych opcji. Bo jak wygląda moje kodowanie? Absolutnie chujowo, zdaję sobie sprawę. Bo co bym chciał potencjalnie? Czego ja bym nie chciał? Mój folder krzyczy, jaki chcesz kod? Tak. Nic nie poradzę, że taka nie ma dobrych typów za bardzo. Coś na F albo G może? Na G są recovery. Odbiję the hitter. Zobaczycie. Oj tak, oj trader mi da dobre chipy, oj tak.
Już dostałem dobre chipy z Tradera. Oj, tak, tak. Już czuję te dobre chipy. Canon C! No, z Traderka byłem kurwa blisko. To jest jedyne, co chciałem zobaczyć. Nie potrzebuję więcej. Ja dosłownie nie potrzebuję zobaczyć więcej. To jest jedyny save the sake, można save scamo odemin. W teorii możesz mieć wszystko. Teoria, taktyka, to są dwie różne rzeczy. Czemu nie deptałem tak swojego? Nie ma teraz tam prawie. Uwielbiam swoją drogą dostawać esanki i z tych esanków dostawać jeszcze kasę zamiast chipu. Ja chcę chipy, dajcie mi chipy. Dajcie mi też Firemana. Chyba nie powiedziałem, że widzę to. To brzmi jak argument. Zwłaszcza, że ja mam tendencję do niezapisywania. No, wtedy, kiedy jest to potrzebne. Shotgunka. Mi zajmie znalezienie tego Firemana. Jak myślicie? I dlaczego za dużo? Czy ten fazy? Tak działa, że mogę biegać w ścianie i są encantery? Ja chyba nie. Z mojej szczęściem długo. Aj, no daj. Kim Bifa. O, naprawili to w Lilisie. Nie dziwmy się. No dobrze. O, naprawdę mocno tle HP. Mam kawusie. No ja już tego samego niestety nie mogę powiedzieć. Moja kawusia się skończyła jakiś czas temu. A! Bo on może teraz działać tym swoim flankowerem. Bye, Gimaniam. Have a nice day. Dycha. Fireman 3. Od razu lepiej. Mówcie mi jeszcze. I co mówicie, że mogę teraz iść do tego? Do internetu dwa i szukać tam dalej rzeczy, co? A Boże. Samo nawigowanie w tej grze jest takie bardzo przyjemne. I mało frustrujące. Wytłumaczcie mi. Nie wiem, jakoś mam wrażenie, że łatwiej mi się nawiguje po późnych internetach w tym. W Benach na przykład 2 czy 3 niż tutaj po pierwszych internetach. I nie potrafię tego sensownie uargumentować, bo to nie jest tak, że te lokacje są jakieś bardzo trudne. Mam wrażenie, że to jest kwestia tego, jak one wyglądają, że to jest dla mnie problem, bardziej niż cokolwiek innego.
tędy się szło chyba? Ciekawe w ogóle, czy da się dwa spotkać tego samego nawigatora. W sensie, czy mógłbym teraz jeszcze raz Firemana spotkać? To nie jest oczywiste pytanie, tylko się zastanawiam. No dobrze, to teraz duże przepytanie jest, jak się tędy szło? Boże. Jezu, nienawidzę tej cechy. Nie, to chyba jedyna sytuacja, w której kojarzę, że mam włączoną mapę i nie jestem na jej podstawie w stanie niczego wnioskować sensownego. Pokływ mnie teraz. Spokojnie, wszystko będzie dobrze, wszystko będzie ogarnięte. A sine qua saka sobie dzisiaj wmawiam. To jest ten moment, kiedy twoje się zastanawia, czy może jednak mapa z tego? Mam powoli dość tej gry. Na razie jeszcze powoli, ale z każdą chwilą. Czemu ten Shockwave nie trafił? Jezu! Nie rozumiem. Może jednak ZX nie był taki zły. ZX wciąż jest zły. Okej, to jest internet 4. Ale nie chciałem być w internecie 4 i to jest problem. Ben 1 naprawdę było aż takie nieprzyjemne. Wydaje mi się, że to nie jest kwestia, że Ben 1 jest nieprzyjemny, tylko że ja nie jestem w stanie kompletnie się odnaleźć, jeżeli chodzi o ten. O mapę. Ale ja generalnie mam problemy z nawigowaniem jako tako, więc to może nie być argument akurat w tej sytuacji. Czy ja chcę tędy iść? To. Nie no, idąc to ja wyrzucę na początek. Bo próbuję tutaj wizualizować, tędy ja muszę przejść, żeby dojść tam, gdzie chcę. Bo tu jest czwórka, ja chcę być w zupełnie drugiej części tej strefy. O Boże, jak ta się wyrzuci na początek?
And I want to fucking die. Znaczy ja też mam wrażenie, że mnie omija sporo jakichś takich negatywnych doświadczeń. Na przykład ja z Kloną nie miałem ani trochę tych problemów, na które się narzekał. A Shin na klonę kurwi praktycznie na każdym kroku jak leci. Okay. Ten. Chcę, żebyście wiedzieli, że ja dosłownie nie patrzę teraz na ekran, tylko patrzę na mapę, żeby się nie pogubić. Taka jest tragiczna. Nie wiem, mam wrażenie, że taka... Ona nie jest wybitna, ale nie miałem wrażenia, że jest nawet wystająca, szczerze mówiąc. Mówię przynajmniej o jedynce, tak? Nie wiem, dwójka, bo dwójki nie tkałem. Możliwe, że kiedyś to zrobię, ale na razie nie tkałem. Fireman, znalazłem go raz, pobiłem, dostałem Flip V3, nie chce mi się go szukać dalej. Wiem, że pewnie mógłbym mieć teraz parę V3-ek w folderze i sobie ustalić folder, ale chyba nie na tle cierpliwości, żeby go szukać do ustanej śmierci. Oh yes, Fire Tower. Oh yes. Nie możesz się w logo wejść, to przynajmniej o tyle dobrze. Jeżeli kiedyś przyjdzie mi do głowy taki głupi pomysł jak ej, słuchajcie, po farmie swoje rzeczy, to będę pamiętał. Ale to mówię, tylko jeżeli kiedyś mi przyjdzie do głupiej pomysły do głowy. Skończyła mi się kawa do picia i mam wrażenie, że powinienem sobie zejść kolejną. Ja nawet nigdy nie grałem w Clone Clone, a to była dosłownie pierwsza gra, którą miałem fizycznie kupioną na Game Boy Advance'a. Mam wrażenie, że jest to też Clone, w którą praktycznie nikt nie grał, ale to już zupełnie inna sprawa. Nie kładź miny. Przestań z miną. Nie ma min. Co do jak na to, jak często spotkamy tego wirusa, to chciałbym zauważyć, że jeszcze dosłownie ani razu... tego? Ani razu... nie dostaliśmy miny jedynki. Dobra, zobaczmy. Tutaj jest sklepnik. Ostatnio ja zasługałem jak się na temu. To brzmi jak bardzo podobny status do mojego. Zresztą też nie będę kłamał, że jeżeli chodzi o te ogry rytmiczne, to zdecydowanie bardziej wolę to Stepmania. Nie chcę tego BMDK, który bo się bierze. Stelio, doskonale. Idę dostać pierdol, don't mind me. Nie koniecznie od nich. O, co mi przypomina. Te wirusy są tak okropne. W sensie te z standardami. Masz jakiś lane R? Chyba... ale nie jestem pewien. Albo te mam. No, będę miał te. Zain 2T. Okej. Okay. Już chciałem kwestionować, że nie mogę go znaleźć. A Mofheim pytuje, że tu jest.
Snack Egg. Nice. To było szybkie. Ach. To natko mi to gówno da akurat niestety, bo nie mam area graba. Mogę je zgarnąć, żeby ten, żeby... czemu? A, okej. Okay. Tak się pojawi tylko. Istnieje świat, w którym ja kończę tutaj w tej turze chyba. Tylko muszę zrobić tak. Nice. Zdawnie i szybko. Stone Man. 3x, 3 Stone Stone Enemy Area. Brzmi ciekawie. Chcę zobaczyć przynajmniej jak to działa. A, mogę mieć tylko 5 nawet chipów. Ha. That's a problem. Żegnaj roll. Czy osób pobiera w polu piosenek? Powiem szczerze, że nie jestem pewien. Czy to nie jest tak, że trzeba sobie samemu ten ograć? Znaczy ograć, samemu podać? O. Mamy to, mamy. Ta? A, kurde, rzucaj już kod bomby. Strasznie szybko jak na kod bombę. Au. Nie wiem, na co jest przerwę w lewedaszu. W końcu po coś jest to nazwane wyzwanie, ej? Chyba tak, ej, ale mały emerate. Pa, 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 pa. Spróbujmy może pójść tam, gdzie teoretycznie numerkowo się zgadza i wróćmy do internetu 4. A nie idźmy do 9. A propos dobrej mapy, ej. Powiedzcie, z minimalną jeszcze chcę sobie pisać, dodać tylko tak, jak mi się podoba z pierwszym razem, jak grałem. Ma to sens. Znaczy, wiem, że Sylwia ogólnie ma dość mało miejsca na dysku, więc to, co ludziom się wydaje, że normalnie nie jest dużo dla Sylwii, może być dużo, że tak powiemy. Zobaczcie, gdzie są, no i dlaczego chujowo. Stone Manie, co robisz? Zgaduję, że jeżeli raz trafię przeciwnika, to nie mogę trafić drugi raz, prawda? Mam rację, prawda? A, czyli to może potencjalnie trafić 3 razy? O. Dobra, że oni się stakują. O, widzicie. Teraz mówicie swoim językiem. Dobra. Szybkie ogarnianie. Jak się wracało do internetu 4. To są maksymalne Jesus. Ja bym tak nie potrafił, na pewno. To będą 2 i 3, zostały więcej kamyków. A. Czyli pewnie zamiast 3 fal są 4 albo 5. To i tak brzmi jak potencjalnie duże obrażenia. Ja działam w sumie interesję z tym, z Ariagrabem wtedy.
Już to wciąż rzucam na moje pole, czy ogranicza do tylu, ile przeciwnik ma? Czy ja tam tu gdzieś chciałem być? Mam wrażenie, że nie. Ja chciałem tam na dół wejść. Chyba. Dobrze mówię? Ja jestem tu. Ojebie mnie zaraz tą lokacją! Okej. Guys, ja nie mogę. Ja nie mogę. Ja po prostu nie mogę grać w tę grę. Nie mogę grać w ten etap. Ma 3000 piosenek głosuje i to waży 4,5 giga. To całkiem rozsądnie, biorąc pod uwagę, że cała muzyka raczej powinna ważyć więcej. Za tydzień będzie BN2. To jest dobre pytanie. A najgorsze jest to, że ja wiem, że teoretycznie mógłbym po prostu skipnąć chodzenie po internecie i mieć wyjebane. Nie, no nie mogę z tego. Najgorsze jest to, że to nawet nie jest tak, że to każda sefa jest taka, tylko ten jebany internet 2. To jest ta jedna sefa, która nie daje mi żyć. Nie wiem, mam zbyt gładki mózg po prostu. Chyba. Jestem zbyt tępy i zbyt głupi na tego. To jedyne, co mogę powiedzieć. Ja nawet nie żartuję w tym momencie. Podłączyć się USA i zacząć od tej części internetu. Miałoby to zdecydowanie więcej sensu niż została, przewiduję. Chcę, żebyś wiedział z tej grze, już klikałem na odpalę Elden Ringa. Ja nawet nie żartuję teraz. Ale się powstrzymałem. Chciałem pokazać, że umiem grać w tę grę i umiem parować rzeczy. O, czet. A pan co tu robi? Halo? Szork? No dobrze. Czemu mam wrażenie, że każdy z tych bossów w tej grze walczy tak samo? Jeszcze kartek animacji Sharkmana, znaczy ja pan. Ja się nie nadaję na tego. Ja się po prostu nie nadaję na tego. Się tłumaczy wholesome. To miało jakieś bardzo ładne polskie słowo na to, mam wrażenie. Nie, najmniejszy wolałbym grać w X3 niż N1. Ale akurat w moim wypadku to nie jest jakiś bardzo silny argument, I guess.
Znaczy to mamy, że nie do końca samo. Au. Chciałbym wiedzieć ataki. Surely tym razem trafię. Au. On rzeczywiście trafił. Le fish. Jest coś w tych towerach, co mnie nie ironicznie wkurwia i nie mogę z nimi handlować. A więc... Poprzeczka nie została zawieszona zbyt wysoko, jak to mamy w klasach. Beautiful. Po prostu piękne. Nienawidzę tego, jak działają w tej grze te towery, naprawdę. Czemu one są tak frustrujące? Pojebie mnie. Mental mi siadł. To była oznaka kompletnego siadnięcia mentalu. Bardziej niż cokolwiek innego. No dobrze. Pozwólcie, że dokonam drobnej zmiany. Nawet nie solsy. O tak. I jeszcze to mi teraz pięknie zostanie. Czy ja będę miał gen normalnie? Będę miał gen normalnie, tylko trochę za dużą. Chyba nawet wiem dlaczego. Teraz to naprawię. To też naprawię, nie przejmujcie się. Tutaj to może lepiej naprawię to zanim wleci rozkurwienie uszu. Miałem to naprawić. Chuj mi w dupę. Czekaj. Ja naprawdę nie pamiętam, że ta gra jest taka. Powiem szczerze, ja mam wrażenie, że to nie jest tak, że gra jest zła, tylko ja z nią kompletnie nie wejbuję. Że to bardziej w tę stronę. Bo jestem w stanie twierdzić, że ta gra nie różni się aż tak znacznie od BN2, tylko ja nie potrafię się w niej odnaleźć, o tak powiem. Takie chrzyńsko, no trochę tak.
Thank you and good night. Mam podobać osób tylko po to, żeby mi się kurzyło na dysku? To brzmi jak okropny pomysł. Zwłaszcza jeżeli masz małe miejsce na dysku. Jeżeli masz pobrać tylko po to, żeby się kurzyło, to nie. Jeżeli masz pobrać po to, żeby w niej grać, to jak najbardziej. Co tu się zadziało? Generalnie to był tutorialowy boss, który jak nas zabija, to nas przenosi do właściwej gry. Tak, w dużym skrócie. Allocate 5.0. Swoją drogą, póki i tak wjeżdżam windą. Gdzie jest Steam? Edytuj. Kategoria. Nie tak jak Gunder, to prawda, ale Gunder jest rzeczywiście bossem tego. Okej, najwyraźniej wpisanie w tytule Steama jebać jest niezgodne z regulaminem Twitcha, rozumiem. Już nie będę. Poprawię się na przyszłość. I mean, to nie jest tak, że im się jakoś bardzo dziwię. Po prostu... Nie spodziewałem się, tak powiem. O, mam spanko. O, odpalił sosy, już mam spanko. O. Tak naprawdę wszyscy tu byli tylko dla Megamana i teraz nagle będzie... Dzięki. A mam za flaszki ubrane? No, ten to by tylko w gry są softu grał, ja nie wiem. Ten softciarz jebany. Czemu zdajesz mu tak mało? Bo biegam ze sztyletem, którego główną cechą jest to, że nakłada krwawienie. I nie jest to boss, którego powinno się bić na początek. I w dodatku nie da się go ripostować. Także świetna zabawa. Każdy, I know, right? Mało. Archipelago to jest świetna zabawa, tylko trochę im brakuje, że było tam więcej jakichś kasywani, powiem szczerze. Ops. Archipelago to taki śmieszny programik, który pozwala grać w gry na koopie, w takim pseudo.
Nie. Tym razem to nie gra piraty. Zresztą Shane chyba nie gra w piratę. Przynajmniej nie przypomina sobie. Łatwo? Tak zwany najłatwiejszy boss mojego życia? Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że pójdzie mi za pierwszym razem, ale jeżeli poszedł, to nie będę rzekał. Ja się przy dopiero odpowiedzi na hiperlogowanie, ma to sens. Ale bym sobie wzmocnił wielki sztylet. Dobra, potrzebuję więcej bez panu. Więcej bez panu, więcej bez panu, więcej bez panu. A tak na poważnie potrzebuję więcej grace'ów. Bo każdy grace przybliża mnie do wydawania poziomów. Hello. Tutaj sobie Grace'a zgarnę, bo jest przy wejściu. Właśnie, ja flaszek nie mam. Zapomniałem o tym kompletnie. I wydaje mi się, że jak siądę przy tym, przy Gatesoncie, to mi zaliczy tego. To mi zaliczy... trzeciego Grace'a do Meliny. Mam... miałbym przynajmniej taką nadzieję. Swoją drogą, póki są jeszcze widzowie Battle Networkowi, nie wykluczam, że ja to BN1 będę kontynuował, ale dzisiaj po prostu bardzo intensywnie mental mi siadł. I stwierdziłem, że ta gra mnie przerasta. Najchętniej bym powiedział, że po prostu przejdę do BN2, ale jeszcze nie jestem pewien. Chciałbym kiedyś przejść do BN1, ale ta gra ewidentnie nie chce, żebym ja przychodził. Daj torrent. Daj poziom. To za tajne układy to jest dobre pytanie. Daj mnie torrent. Albo skończę, albo na tym scenariuszu, żeby wręcz to jebać. Słyszałem dużo na temat scenariusza Lekmana i trochę mnie to niepokoi. Że jest to on delikatnie rzecz ujmując specyficzny. I to mnie trochę niepokoi akurat. Poszedłbym do Crucible Knight, tylko głównym problemem jest to, że Crucible Knight jest niepodatny na Bleeda, więc tak jak teraz zadawałem 19 obrażeń, to te 19 obrażeń by po prostu zostawało. Bez żadnych dodatkowych raz na ich czas proków za pół HP. Ale zaraz dostanę Baliso po pysku. Było blisko. Bo nie tak. Znaczy ja nie wiem, bo nie grałem. Ops. Kojarzę, że on ma limit czasowy. To jest jedyne, co mi się kojarzy.
Yep. Ow. God damn it. Zaskakująco dobrze, jak tam pierwsze podejście było. Najgorsze jest to, że wiem, że takie memowanie z parowaniem działa tylko na część bossów i że nie każdego bossa da się parować. Więc nawet jeżeli bym chciał, to całe moje misterne plany by mogły wyjść w diabli. Ja nie wiem, ludzie mówią, że Margit ma jakieś bardzo nieprzewidywalne ataki. Oczywiście śmieszkuję w tym momencie. Zresztą, jak widać, nawet mi nie zawsze to wychodzi tak, jak bym chciał. A, to masz taki, taki. To jest jeden z kombosów, którego jakoś nie wiem. Nie potrafię na cholerę unikać. Słuchy, kiedy wydaje się uniknięcie radziowe na zasadzie obydwa się i te następne trzy są gwarantowane. Trzy raczej nie, to raczej tak, że obedwiesz jednym, przedrujesz drugi, ale dostaniesz jeszcze kolejne. 21, tak, co im przypomina, miałem zapytać, czy dadzą mi wolne wyrobaczenia 21. Nie, mam wrażenie, że parowanie naprawia bardzo dużo moich problemów z Elden Ringiem, czyli że... bossowie często nie dają okienek do atakowania ich, tylko mają jakieś długie kombosy. A parowanie właśnie daje takie, mam wrażenie, że naturalne okienka do ataku. Ops. Za szybki roll. Wychodzi ten DLC i wychodzi. Mam wrażenie, że to kwestia tego, że on jest hypowany i że dlatego tak ten. I że dlatego jest tak wyczekiwany. W sensie, że. Że tyle się o nim mówi, że tak niby tyle już wychodzi. Parowanie jest trudne, to prawda. Nawet jeżeli to, co pokazuje, sprawia, że to wygląda nieco inaczej. Miałbym przynajmniej nadzieję. Strasznie mi się dużo czekali na niego. A, to ciekawe w sumie. Że już? No dobrze. Czemu ja próbowałem sprawować jego świetlice bronie?
Niech mi to ktoś wytłumaczy. Nie, może czekasz, aż wszyscy ludzie wokół ciebie zaczną gadać o tym, jaki ten DLC jest zajebisty. Spoiler, nie będzie aż tak zajebisty, jak ludzie myślą. Bo coś tam zawyżone oczekiwania. Ops. Nie powinien tego podawać. Tego też nie. Są duchy, które wiem, że mogę podawać, są duchy, których wiem, że nie powinienem. O mnie trafiło. Interesująca. Zresztą ja to mam wrażenie, że te pedy w dodatku wchodzą jeszcze w takich bardzo naturalnych odstępach. Że masz na przykład dwa cioty. Też sztyletem i potem pery wchodzi. To trochę tak jak w DS3 kojarzę, że był bardzo ładny timing na parowanie Lotic Knightów, że jak oni mieli swoje jakieś komba mieczem, to że brało się pierwszy cios na tarczę blokując, a drugi praktycznie od razu po tym ciosie się parowało. I to bardzo ładnie timingowo wychodziło. Co ja zrobiłem? Próbowałem przerolować, że tak i rolnąłem w tył. O Boże. A nie już odchodzę. A za wolno. Nie, zdążyłem podbiec. Bank. Ale mało. Powinno się go dać się tak zepchnąć w przepaść. Szkoda, że się nie da. O, to jest kombo, którego nie lubię, bo mam wrażenie, że ciężko się przed nim jakoś sensownie roluje. Bo jak się doluje ten atak sztyletem, to on trafia potem swoim mieczem, czy tam chuj wie co to jest. A. Nie jestem pewien, czy źle stanąłem, czy to jest zły timing. Bo z parowaniem mam wrażenie, że jest też ten problem, że to nie jest tak, że to jest tylko kwestia timingu, ale też kwestia ustawienia się odpowiedniego. Zwłaszcza pamiętam, jak z Melanią walczyłem, to już to bardzo mocno odczuwałem, że część ruchów byłem w stanie sparować, ale tylko stojąc na odpowiednim dystansie i pod odpowiednim kątem do bossa. Olala. Teraz w ogóle jak na to patrzę, to Margit nie zdaje aż tak dużo, jak się wydaje przy pierwszych przejściach.
Chyba, że ktoś w ogóle nie inwestuje w Vigo na pewno, no ale to już jest gracz issue, a nie graje się. Bąk. Jakie bosmacie? Czy ja wiem? Po co to założenia, które są na zasadzie, że masz się nie dać trafić? Bym powiedział. Ops. Au. Au. O Boże. Zobaczcie, co ja przez to miałem na myśli? Powiem szczerze, przez to jak on miesza ataki tych świetlistych broni i ataki zwykłych broni, to w tej drugiej fazie mam trochę problemy z parowaniem go. Bo nie jestem pewien, które ataki mogę parować, a gdzie wchodzi jakieś takie combo, że tego nie sparuję. Czy na dużo późniejszym raczej nie powiedziałbym, że dużo, ale zdecydowanie jestem tu wcześniej niż powinienem być. Margit to jest taka blokada na zasadzie, że został tu ustawiony po to, żeby... O Boże, to było ciekawe. Żeby gracze zobaczyli, że nie dają sobie z nim rady i poszli zjeżdżać Openworlda. Cześć, ja sobie witam. Także tak jak ja teraz mam gdzieś koło, nie wiem, 15-16 poziomu, to Margit jest bardziej przewidywany na jakiś, bym powiedział, nie wiem, 30-40 przynajmniej. Przez to się zastanawiam, czy w ogóle wejdzie w tę drugą fazę, przez to, że on tak widował w pewnym momencie. Oczywiście. Au, źle odolowałem. On do mnie podbiegnie. Tak. A, jeszcze raz doskakiwał, zapomniałem o tym. Jeszcze się no. Fuck. Trochę spanikowałem. Mam wrażenie, że bardzo często jak powtarzam do tej walki, to... To albo umiera w pierwszej fazie, albo w miarę szybko mi druga faza schodzi. W sensie na takich normalnych przejściach, a nie na takich, gdzie idę do Margita jako mojego drugiego bossa. Bloodborne DS2 mnie skrzywdziły pod względem parowania, czy teraz bez parowania mi się dziwnie gra w tę grę. W sensie nie uważam, że to coś złego, tylko po prostu... Za bardzo się przyzwyczaiłem tego, że jest to jakaś opcja, którą mam dostępną, powiedzmy. Zresztą nie wiem, czy pamiętacie jak grałem Bloodborne i moje bicie bossów teraz, jaka to było dosłownie. Sparuj go i nie atakuj go żadnym atakiem poza pedem. Od fana przecież tak całego praktycznie pobiłem. Maria chyba też to też biłem pecznie samymi pedy. Oczywiście inna sprawa, że deksowe buildy opierają się na tym, że będą parować, tak? Bo w Bloodborne obrażenia Ripple są skalowane z deksem. Czy tam ze skillem, jak to tam się ładnie nazywa. O.
Mam tutaj ten sam problem co z tym. Z tym Sentinelem, że arena czasami jest nie przydatna. Z braku lepszego określenia. Yep. Muszę się nauczyć kiedyś jak rolować te ataki. Bo mam wrażenie, że bardzo często roluję to do tyłu i przez to obrywam. A jednocześnie jakoś wyrobiłem sobie odwrót, żeby to rolować do tyłu. I robię to już tak z automatu, nie myśląc o tym. Więc muszę chyba zmienić automatyzm odrobinę. Bonk. Tego nie można parować. Przestań. Ops. To był zły timing. Tej istety powie wszystko, co brzmi dobrze. Oh no. Olala. Gdyby to była moja playlista, to bym tak zrobił. Nie, w lewo też nie mogę. Ha. Tam nie sięgnęło? Powinien to wykorzystać na heala. Czas na ADS-kę. Nie no, Radio Game Music RMF-ki. Ops. Ops. Goddammit. Anime openingi odpadają. I mean. Zależy jaką rodzinę się wiedzie. Przez chwilę chciałem zapytać, czy jest jakiś boss taki, którego mógłbym jeszcze popróbować szybko pobić, parując go. I od razu mi się skojarzył taki jeden fajny boss, który jest niestety dość późno w grze. Ulala, nie mogę jednak robić trzech. Tego też nie powinien być. Tak, mylenie. Rodzinka powiedziała, że mam czuć tego smaku. Ulala. Absolutny stan hejterstwa. A nie chcesz może zlecieć z tego klifu? Słuchaj, ja wlatywałem, ty też możesz. No kolego, słuchaj, taki ładny klif, a ty z niego nie spadasz. No patrzcie, jaki hejter, nie chce spaść. Yep, jak zwykle. Idę. Czemu ja to chciałem parować? Ja pierdolę.
U mnie to mam wrażenie, że rodzinka albo słucha jakichś bardziej rockowych rzeczy, albo taki bardziej, powiedzmy, polskiej piosenki. Zastanawiam się, czy... Nie, nie, nie będzie lepiej. Bo zastanawiam się, czy nie lepiej jest mi ten... O, Jezu. Przesadziłem. Czy nie lepiej jest mi go bić sztyletem, żeby bleeda stakować. Ale ta riposta jednak zadaje za dużo. Te 300 obrażeń, biorąc pod uwagę, ile normalnie zadaje, to jest jednak różnica. Czy mogę przestać robić głupie rzeczy? Zszedł mi lokon niestety. Ach. To miało większy dasznik niż wyglądało. Z początku. Yep. Muszę odolowywać oba te ataki do tyłu, mam wrażenie. I wtedy uniknę. Ops. Yep. Chodzę. Cały czas się wypowiedziałem gdzieś na jakiś... Nie powiem, że końcówka HP, ale dość blisko końcówki HP i trochę mnie to denerwuje. Bo to jest takie, jestem blisko, ale ewidentnie nie blisko wystarczająco. Trzeba się ogarnąć. To wygra rodzinka vs J-Pool. Oh my. To jest coś, czego by na pewno nie puścił rodzince. Tego nie mogę podawać, przestań. Czemu ja ten jeden atak cały czas próbuję parować? Ja bym wiem, że parowanie jest fajne, ale nie wszystko się da. Dawal to w passing skill. Yep, dwa do tyłu. Zawalone? Chyba zawalowałem. Najbardziej irytujący moment, kiedy umierasz, patrzysz na ilość stusów. Jak to kurwa 4? Czemu ja miałem 4 stusy i umarłem? A, tak za dużo. Jeszcze tylko 20. Ale słyszę, że jesteś szczęśliwy, holy fuck. Nie, no to musi być dobra gra, jak tak się bawisz. To się da spadować? A! Myślałem, że tego się nie da, powiem szczerze. Dlatego wcześniej mówiłem to, co mówiłem. Au. Tak.
Aha, oczywiście, że mnie żyć z kilometra. No dajesz. Ej. Da, flacha. Oczywiście. Ups. Ha. Pixel mas. O nie, najgorzej. No! Come on! Czułem, że mi weszło. Fuck. Fuck. Jakby to pady weszło, tam byłby marce. Fuck. Mordka zwiedziona spod takich to miejscowe, tak? Ja powiem szczerze, że nie odważyłbym się korzystać z jakichś właśnie SoundCloudów, Spotify i tak dalej, jeżeli bym chciał mieć pewność, że czegoś będę mógł posłuchać. O lala, przesadziłem. Ja korzystam ze spot i kupuję CD i pobieram muzykę. Więc źródło mam sporo, ma to sens. Ja na ogół mam po prostu pobraną muzykę. Bo mam wrażenie, że na spot jest po prostu za ciężko znaleźć dokładnie to, czego chcę. Ze Spotify tak naprawdę korzystam głównie po to, żeby sobie tego, żeby sobie podcasty włączyć jakieś. Chociaż też nie będę kłamał, że moje słuchanie muzyki ostatnio mam wrażenie, że sprowadza się do góra śpiewa playlista. Olala. Chciałbym przestać próbować poprawiać rzeczy, których nie powinienem. Nie mogę sobie czego chcę, kiedy mi się chce bez subskrypcji. Bez subskrypcji mam wrażenie, że za często mi się tam reklamy wciskają. I to takie przydługawe, nawet jeżeli to, czego słucham, jest bardzo krótkie. Dobrze, dobrze, nice. Au. Igza. Chcę, żebyście wiedzieli, że parowanie czasami sprawia, że model postaci jest nieco mniejszy.
Znaczy, jest może nie tyle mniejszy, co niższy. Ja pierdolę, to było okropne. Ja to jak mam rodzinkę 6 osób na Spotify, to wychodzi 6,50 na miesiąc darmo, jeżeli każdy korzysta, to jasne. Przy czym ja też mam wrażenie... Pamiętam jak któregoś razu ktoś znajomy się z tego śmiał, że... No w sumie to się bardzo opłaca, to takie grosze, a potem tutaj podliczył ile wydaje na serwisy streamingowe w ciągu miesiąca. W sensie wszystkie jakie ma. I nagle zamiast 30 zł mu wyszło 300 zł i nagle już, no to nie jest aż tak mało. Jak możecie mieć te muzyki? Powiedziałbym, że to całkiem normalne. Ja bardzo często sobie na przykład wrzucam jako playlistę folder soundtracki. I po prostu wtedy się wrzucę na jakąś szuflę czy innego randoma. Jezu, czemu ja się samego siebie nie słucham? Jeżeli chodzi o najprostszą radę do parowania. Najprostsza rada do parowania brzmi patrzeć na broń przeciwnika i na podstawie tego wykonywać timing. Fajne HP by the way. Okej, to mogłem mi trafić. Byłem pewien, że jestem na tyle daleko, że mogę bezpiecznie flachy wyknąć. Oh well. Mimiki tu pojebane. Nie mogę się doczekać, aż odpalisz sobie Shadow of the Red Sea. I pierwsza skrzynka, którą trafisz, to Mimik. Grace Mimik jako przeciwnik doskonale. Ja mam wrażenie, że gdyby nie jakieś covery, to bym na przykład się nie zorientował, że jest dużo utworów Coldplaya, które jakoś polubiłem. Teraz jak o tym myślę. Gdzie przed usłyszeniem coverów nawet nie wiedziałem o tym, że taki zespół istnieje. Oczywiście, że nie zdążę. Nie to. Zacznę pierdolić timingi na prostych PD. I mnie to niepokoi. Ale bym go wyrzucił poza arenę. Au. Game of all times. Oj, tak, tak. Wiedziałem. Wiedziałem. Jebane złote bronie.
Bo podoba mi się zawsze, że jak na to, że coś jest greatest, czyli naj, to jest zazwyczaj bardzo dużo. Greatest. Rzeczki poziom. Na, ta walka jest za wygranie. Bo to co druga rzecz, to jest właśnie to, na co ja zwracam uwagę. Gołcym na się koza, to też. Moja koza. Ops. Linkin Park. O, Linkin Park skończył się na meteorze! To jak to tam szło? Oczywiście, że oberwa. Lasek. Au. Czemu mi da odbiec? Ale dać da. Czy da mi się wyleczyć? To już zupełnie inna sprawa. Oczywiście. Ja powiem szczerze, nie pamiętam nawet tych innych płyt. W tej chwili. Ale to kwestia, że ja linki no wschałem jakiś 100 lat temu. Ulala. A? O, oczywiście, chuju. Ja widzę Parade w kontekście muzyki, to niestety przypomina mi się tylko jedna konkretna piosenka. No chyba, że rzuciłbym skorpionów, to brzmi jak coś, co u mnie też by pasowało, skorpionów każdy by posłał. Skorpionów albo aby. Zadziny. To których utworów to już zupełnie inna sprawa, ale wykonawców jako tak, to ta dwójka głównie. A co do Parade, to żeby nie było mnie na myśli ten Welcome to Black Parade, tak? When I was a young boy, my father took me into the city to see a marching band. He said, somewhere you grow up, would you be the savior of the broken, the beaten and the down? Zastanawiam się, jaki jest normalne, takie zamierzone unikanie tego ataku. Czy naprawdę muszę to rolować bardzo szybko do tyłu? Mam wrażenie, że inne sposoby sprawiają, że czymś obrywam. Aż pięknie opóźniony atak. Ja swego czasu, zresztą do tej pory, dużo lubiłem Sanatarktyki i Apokaliptyki słuchać. Teraz jak zaczęliście tak zastanawiać, jak zaczęliście wymieniać jakieś utwory wykonawców i tak dalej.
Tak samo, jeżeli ktoś lubi instrumenty smyczkowe, to nie wiem, czy kojarzycie, istnieje taka grupa coverująca Vitamin String Quartet. Oni bardzo fajne aranżacje mają. Pojebie mnie. Erasmus in the Shadows. O, jak to było? Dosłownie jeden utwór Erasmusa, który się kojarzy? Czyli ty się nie liczysz, bo ty jesteś na co muzyki? Mówię dla takiego przeciętnego słuchacza. Piękny blitz. Dobrze? O, to ja właśnie próbowałem zrobić. To auto miał przed na myśli. Au, znaczy się zdobywałem. Frajer. Teraz to ja jestem frajerem. Jak to było? Tak, to ja jestem frajerem. Ja dosłownie mam wrażenie, że nie wiem, czy byłbym w stanie w tej chwili wskazać coś muzycznego z takich zespołów, nie z tych, nie z tantaku, co nie zostało mi przez kolej zaszczepione. Bo tak to mam wrażenie, że mój gust muzyczny opiera się na tym, czego słyszałem, powiedzmy, w czyimś towarzystwie, a nie, że sam coś znalazłem. Save kolejdowych z oczywistych względów stają na pierwszym miejscu KG Pro. Ależ to dlatego, że ma bardzo high quality animacje? Przepraszam, musiałem. Czemu wyjazd mi się wciąż kojarzy, ale to nie jest to, co mi pierwsze głowy wyskoczyło? Nie wiem, powiem szczerze. Przez wycofali to anime. Clueless. A, to jest jeden z moich ulubionych memów, kiedy, że ten, kiedy jakieś anime było absolutnie okropne i fani mówią, że jak to przecież to nie wyszło. Z Umineko chociażby kojarzę, że coś takiego było. Nie no, ale na Blu-rayach było dużo lepiej, Shin. Przysięgam. On jeszcze miał? A. No dobrze.
Czy jest tu coś, za czym mogę się schować? Nie. Doskonale. O Boże. Czemu dzielisz się swoimi ulubionymi... jeżeli się dzielisz ulubionymi rzeczami, to czemu miałbym hejcić? Nie wiem, jak Luna mówi o Chronotriggerze, a ty hejcisz Chronotrigger... Ja przepraszam, nie powinienem. O mój Boże. Maybe? Nope. Dobra, weź. Musiałem to zrobić. Myślałem, że dzisiaj dążę jeszcze Demon's Souls obczaić, czyli mi działa przez film. O, gdzie są moje dane? Są moje dane? Ja się zastanawiam, czy ten... czy chcę jeszcze coś dzisiaj robić w tym Eldenie? Bo nie ma chyba już takich oczywistych bossów, które są szybko do spadowania. A jak Melina mnie jeszcze odsyła do Runtable, to już w ogóle. Wie, to się da pominąć, naprawdę? O, nie wiedziałem, że się da. Godrika się nie da padować, right? Czy Godrika się dało padować? Siedli nas. Open the gates! Otwierać gate'a, dawać mi X6! X6 to dobra gra! X6 to dobra gra! X6 to dobra gra! Patrzcie, jacy hejterzy, nie przyjmują argumentu, że X6 to dobra gra. X6 to dobra gra! 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 X6 jest bardzo dobre! Najlepsza część na PSX-a! Nie ma lepszej części PSX-owej niż X6! Jak się kończy, jak chce się pochwalić i krzyść. Ja wolałbym grać w X6 dużo bardziej niż w X5. I to chyba nawet nie jest tak, że zastanawiam się,
Czy może któryś etap? X4 jestem w stanie stwierdzić, że jest lepsze od X6. O X5 nie powiem, że jest lepsze niż X6. To najwyżej pod względem fabularnym. Collateral damage. Jak to było? Jakoś X4 większe, X5 od X6. Jestem w stanie na to przystać. Zresztą nie wiem, cały czas mam wrażenie, że X5 jest dużo bardziej... Inaczej, że X5 ma dużo większe problemy na etapie projektu niż X6? Że X6 miało lepszy projekt, ale jest gorzej wykonany. Proszę na 100 godzinach na pewien system potem nikt... Naj! Rychło w czas. Au. Au. Przestańcie we mnie rzygać. Ja ten proszę. Ja tylko chcę sobie grzecznie i kulturalnie dotknąć trawy. On mnie zabije przez ścianę, wait for it. Powtórzę pytanie, czy gotyka da się parować? Domyślam się, że nie, ale sprawdzić nie zaszkodzi. Yep. Nie da się. Zresztą ogólnie mam wrażenie, że ma bardzo mało takich ataków, które wyglądają parowalnie. Au. Ola. Aż z ciekawości. Internety twierdzą, że owszem, nie da się. O, chłop zmienił się w Boga, najzabawniejsze gówno, jakie w życiu słyszałem. O! Zostało mi jakieś 15 poziomów i ma ochotę doskonale. Zapytaj siebie samego, czy ta setka jest tego warta. Tak, goddammit. Au. Spoiler, nie jest.
Aż ona na tym takuje. I jest. Ja na przykład wiem, że z Eudena, którego przeszedłem niedawno, nie chciałbym robić setki, bo większość rzeczy, które mi tam pozostawały, są jakieś minigierki, które mnie po prostu denerwują tym, jak są wolne. Dobra, to jest combo. To nie jest combo. Oszukałeś mnie. Nice! Pytanie, czy to przeklipowanie ci pomogło, czy wręcz przeciwnie? Nikt nie zabiło. To gdzie w tym zabawa? Mam wrażenie, że nie miałem go kiedy bić i przez to Blizzard mu dość wolno nakładam. To weź, słyszałem czymś takim jak pewnie. Słyszałem, to właśnie próbowałem. Aczkolwiek mam wrażenie, że to jestem jak pigułce, że jest dużo gier, o których słyszałem, że są dobre, ale ich kompletnie nie tkałem. Au, za szybko. Au. Jestem Power Ranger 1, który nie może grać w Sekiro, przypominam. Więc to nie do końca musi tak działać. Że o jak lubisz parować, to znaczy, że na pewno ci podejdzie ten. Jakaś gra, która ma mechanikę parowania. Czemu to mi nagle przestało wychodzić? Mam wrażenie, że u ciebie jakieś 70% składowej oceny stanowi tam, tak? Czasami. Wiem, że są wyjątki jak Sea of Stars, ale... God bless. Au. Bąk. Tylko jest ten weekend? Dobrze wiedzieć. Nie, żebym planował się wbijać, ale... Zresztą nie... Nie wiem, czy ja kiedykolwiek byłem na Petconie i czy kiedykolwiek będę na Petconie. Ta tak jest tak stresujący momentami. Bo może go odpalić w momencie, kiedy nie mam za bardzo czas na reakcję. Znowu!
To jest to długie combo. 5-hitowe. Tak, a o co chodzi? Chciałbym chociaż raz dojść do drugiej fazy, ale ewidentnie jeżeli to już się nie da parować, to mi to nie idzie. No dobrze. Yep. To było zbyt optymistyczne. To było zdecydowanie zbyt optymistyczne. Czemu jak patrzę na tematyki na stronie Perkon, to widzę co najmniej 8 macek? Znaczy nie, no, przede wszystkim ten, co od tego, że mesmy był Parable. Przede wszystkim to jestem tutaj ze sztuletem plus 0, którego jedyną cechą jest to, że nakłada blida. A tak się zastanawiam. Co gracz ma robić na ten atak? Bo nie będę kłamał, rzadko walczę z Godrickiem na jakichś low levelach czy coś ten deseń. I zazwyczaj ten atak mnie jakoś tak nie dosięga jak tutaj. W sensie ten, gdzie on robi tę tonatkę. Że po prostu szybciej trzeba odolować do tyłu? Chyba. Ops. Zbyt optymistyczne. Zdefiniuj gwiazdę muzyczną, bo to co dla jednego będzie gwiazdą muzyczną, dla drugiego będzie absolutnym gównem. Ja na przykład jakby ktoś mi powiedział, że Mili przejeżdża, to miał takie kto kurwa? No, dla mnie to też jest nazwisko, które mi absolutnie nic nie robi, Shin. Właśnie o to mi chodzi. Że to, co dla jednego jest bardzo znane, popularne dla kogoś, nie musi być wśród Weebów mówi. To są zabawne, bo miałem się za Weeba, ale ewidentnie zostałem szybko wyprowadzony z błędu. Nie, no to bardziej kwestia, że ja po prostu się w muzyce aż tak nie orientuję.
Nie da się od tego odbiec? Rozumiem. Dobra, starczy tego. Bo ewidentnie jestem dzisiaj człowiekiem na zasadzie, jak się czegoś nie da sparować, to tego nie pobiję. Babcia dzwoni na zasadzie, żeby nie zapomnieć, jeśli się telefon obsługuje doskonale. A ile mam postaci gotowych na DLC-ka? Zobaczmy. Jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, pięć. Może być. Z czego mam wrażenie, że przynajmniej trzy z tych postaci to magowie. No bo czekajcie, żeby nie skłamać. Zrobię sobie szybki przegląd postaci, jakie właśnie mam w Eldenie. Boję, że jedna to będzie ta moja najświeższa, którą miałem. Tutaj będzie... Ku absolutnemu zaskoczeniu, kurwa, nikogo. Rzecz absolutnego piękna. Kolegowie, dlaczego ja tak dużo obrywam? Nie rozumiem. Dlaczego wszystko mnie zabija? Kolegowie, wytłumaczcie mi, nie rozumiem. Przynajmniej mu za 1 plus 10. W każdym razie to jest moja postać z pierwszego przejścia. Co znaczy jej hasło jako imię? To jest pseudonim, który wziąłem z jednego anime. Nawet nie jest to imię Pelsa. A czy ma jakieś znaczenie? Nie mam żadnego pojęcia. Co ja tam jeszcze mam? To jest mój drugi mak, jeżeli dobrze pamiętam, z mieczem balansu i zabawy. Dobrze pamiętam? Chyba tak, bo nawet jest Belfael. Sword of Night and Flame plus 10. Single Fear of Mixen z muzyką z Samurai Galaxy. A to tego ja z kolei nie kojarzę. Ja kiedykolwiek pokazywałem na wizji miecz balansu i zabawy? Nie, nie tak. Nie, nie tak. God bless. God bless. Czasem myślałem, że nie pokonałem Mai na tym przejściu, ale nie, na tym przejściu chyba mam wszystko pokonane. To jest bardzo zabawne, bo nie zdziwię się, jeżeli to będzie ten, jeżeli to będzie moja pierwsza postać do przechodzenia DLC-ka. Bo mam wrażenie, że Sword of Night and Flame to jest taki trochę, nie powiem, że easy mode, ale taka broń, która da się sensownie używać. O to proszę nie pytajcie, by the way. Bo wydaje mi się, że to była postać, która oryginalnie była pod Five trochę. Ale jak zobaczyłem, jak działa Malekith's Black Blade, to stwierdziłem, że ja z tego rezygnuję. dobra, co jeszcze mam? Mam na pewno jedną z tych postaci, które ten... które... robiłem na streamach. Bo wydaje mi się, że dwa razy streamowałem Eldena. Yaharonk Incident. Ostatnio słyszałem, że któryś voice actor też miał jakieś problemy pod tym względem. Tylko Boże, z czego on był? Czekajcie, może znajdę. Mam. Voice actor Yamsh został wycofany z listy tych. O właśnie. To coś mi mówi.
To jest moja postać, kiedy na pewno były na tych, na Steamach. Tyle pamiętam. My favorite bunker. Swoją drogą, ta postać dla mnie zawsze będzie najlepszym przykładem tego, jak dużą różnicę robi pancerz w tej grze. Fakt, że mam tutaj jakieś 50% redukcji, a moja poprzednia postać miała ujemne. A, czyli mam Strength Bunkera. Co ja tam jeszcze mam? Pewnie jeszcze jednego maga zaraz kurwa znajdę. Wait for it. To chyba będzie jeszcze jeden mag z Dark Moon Geistordem. Prawda? Ty masz Dark Moona, prawda? To będzie Dark Moon, prawda? And I want to fucking die. Moje przejście Elderinga w pigułce. Granie magiem, granie magiem, granie magiem, granie magiem, granie magiem. dlaczego ja tak jestem? Wytłumacz się mi. Tak, tutaj to jest Dark Moon Geistord. Nie, melasa nie. I mean, moje melasy sprowadzają się do tego, że koniec końców używają Ash of War głównie, a nie Spelli. Spelle też mam. Mam Comet Bonjour. Ale nie powiem, żebym go jakoś bardzo intensywnie używał. No i co, z innych postaci, które mi przeszedłem grę, to ten, to mam jeszcze tą postać, którą ostatnio na DLC-kach robiłem. Na DLC-ka przygotowywałem na Steamach, to chciałem powiedzieć. I był to ten kolega z Pinki. I uwaga, uwaga, nie jest to postać pod Inta. Jest to postać pod Hatfu Dexa. Dex. Im before zaraz moje kis tu wchodzi. Przychodzę na Steama. Dex. Wychodzę. Gdzie mogę spalić świat? Nie, nie będę spalał świata. Chcę zaskoczyć. Nie da się. Czerem się ona. Gwiazdka Bab. Dobra, Elderinga też wystarczy chyba na dzisiaj. Wystarczy tego dobrego. A także ten. O mój Boże, dopiero zaraz sobie spadaje ciemna i swoja kamerka. anyway, tak jak mówiłem ostatnio, teraz w sobotę streama nie będzie, bo jadę do Olsztyna. W poniedziałek normalnie Pokémon, w środę raczej Ben. I nie zdziwcie się, jeżeli w przyszłą sobotę będzie Elden Ring. Nie wykluczam, że to zrobię. Jeszcze zobaczę. A na dziś to było na tyle. Dzięki wam za przybycie. Trzymajcie się.